Siema, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Upgrade Complete 2, w którym to będziemy, mam nadzieję, kończyć, a jak nie kończyć, to przynajmniej wzbudzać na tyle gierkę, że będziemy następnym odcinkiem kończyć. I bez oszczędzania przechodzimy do Play Game, aby oczywiście zdobyć nasze pieniążki. Mamy, jak widać, 3 dolce, ponieważ na końcu ostatniego odcinka sporo wydałem i ogólnie wybaczcie mi za mało energii na samym początku, ponieważ no jest godzina 17, a ja dopiero co wstałem. Znaczy, chyba jest 15 następnego dnia. Okej, okay, let's fucking go. Lecimy, lecimy. Jak to się w ogóle sterowało? Wsadem i. Okej, okay, okej, okay. Wsadem i myszką. Już dosłownie, dzień przerwy, ja już jestem w kropce, nie pamiętałem co i jak. Chyba cię niszczymy. Czy to nie są nowe? Nie, byli ci przeciwnicy, tak? Czy to nie mam, że na żadnych nowych ziomków, tak mi przynajmniej kojarzy. Tak, mamy 4 rodzaje. Chyba cię niszczyć, niszczyć. Chyba, coś czuję, że nie przejdziemy tego. Jakby się nam teraz szybko bombo zadawało, to może jeszcze. Dawaj, 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 dawaj. Udało się, chyba. To bo to jest muzyka wygrana, prawda? Udało się, na szczęście nam się bomba na czas załadowała. Ale wydaje mi się, że musimy załadować sobie kolejne bomby. Pyk, 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 pyk. I teraz tak, gdzie jest ta bomba? Bomba to było to. To, boom. To, boom. I teraz tak. Bomba na maksa upgrade. I teraz ta bomba na maksa upgrade. Teraz poczekajcie, za ile jest ten upgrade tutaj? Okej, to możemy te dwa pistolety zaupgrade'ować sobie. Lasery są upgrade'owane po 300, więc why the fuck not? I teraz co to są? To są moduły speeda i w sumie możemy je upgrade'ować przynajmniej raz. No raz, po razie możemy je upgrade'ować, więc teraz będziemy mieli jeszcze mocniejszą maszynę. Jestem ciekaw, czy będzie o wiele szybciej szło. Zobaczcie, jak ta bomba teraz się ładuje. To jest po prostu masakra. Wydaje mi się, że nawet już więcej nie będzie trzeba tego ogarnąć, bo zobaczcie, bomba już jest pierwsza załadowana. Już pierwsza tam zniszczyła tu i ówdzie nasze stateczki i już prawie mamy drugą bombę. Let's go, druga bomba, napierniczaj, napierniczaj, wszystko czyścić. Dwie bomby wyczyściły nam całą planszę. Okej, okay. Wiem, że trochę z hajsem było trudno do zbierania, ale daliśmy radę. I teraz tak, magnes trzeba poogarniać. W sensie, żeby nam przylatywały szybciej. Kuźwa, ten go zamiast upgrade. Trzeba szybciej ogarnąć magnesy, żeby nam pieniądze dodatkowo do środka, ponieważ no, na razie strasznie jest słabo z złapaniem pieniędzy. Bo owszem, zdobywamy te pieniądze, ale nie mamy jakiej potem łapy, bo dlaczego one sobie lecą po prostu w dół, bo nie mamy żadnego magnesu. No Jakubek na razie jeszcze o tym nie pomyślał, ale spokojnie, ja to ogarnę. Lecimy, niszczyć, niszczyć, niszczyć. Nie wiem, gdzie kto jest, jeszcze leci tutaj z boku. Okej, okay, okej, okay, tutaj i oczywiście rakietki, wszystko ładnie wykończył. I jeszcze nawet bombę na koniec puszczę, żeby sobie po prostu puścić takie fajerwerki. To jest tak, tyk, 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 zrobiłem to pole zrobiłem źle, więc nie mogę sprzedać w ten sposób, trudno. Tak, tutaj magnesy polecą w to miejsce i w to. Upgrade jednego magnesu, upgrade drugiego magnesu. I teraz tak, zrobimy już tutaj pole. To zrobię w ten sposób. I w tych miejscach ustawimy. Co mogę tutaj ustawić? Bomby mi się nie chce bardziej sobie, bo to byłaby już przesada. Po prostu nie chcę zbyt łatwej gierki mieć. Natomiast ustawię sobie lasery. Ustawimy sobie dwa lasery tutaj. Ok, teraz upgrade. Chyba będziemy mogli na maksa zagrywać. Tak, i teraz zobaczmy, czy możemy coś wydać na upgrade z gierki. To teraz tak, open i close speed ulepszymy po prostu, żeby to się szybciej latało góra dół. Teraz tak, hood background sobie zupgrade'ujemy. Jeszcze może gdzieś tu jest na pewno jeszcze background, tak? Te wszystkie rzeczy, których jeszcze nie mamy w ogóle na pierwszym poziomie chcę sobie porobić. Copyright, border. Okej, okay, border bym sobie ładny zrobił, żeby była ładna obramówka do naszej gierki. Pięknie. Teraz menu background zrobiliśmy, żeby to ładnie jakś wyglądało i OCD dodamy. OCD dodamy. I jeszcze heart rate, niech będzie jeszcze heart rate gdzieś tutaj dodany. Jestem ciekaw, gdzie to będzie wyglądało, czy to będzie. Fucking hell! Fucking hell! To mnie zdecydowanie obudziło.
Po co ja to cholera jasna kupowałem? Przepraszam wszystkich, którzy mnie wystraszyli. Ja pierdzielę. What the actual fuck? Ale żebym się wystraszył, bez jaj. Dobra, lecimy. Let's go, let's go. Jeżeli jeszcze raz wyskoczy do jasnej cholery ten krzyk, to zdejmuję słuchawki, będę z nimi na do jasnej cholery podłodze grał. Bo to była przesada. Znaczy, owszem, nie był taki straszny ultra screamer. Był to nawet, powiedzmy, dość taki zabawny screamer, bo śmieszna mordka to ma jak na snapchatowym filtrze. No ale jednak siebie straszyłem, tak? A jakbym dostał zawału, tak na odcinku, pomyśl sobie, żebym tak dostać zawału. Było tak, że jeden ze streamerów dostał, Polak, jeżeli dobrze się mylę, zawału na streamie, podczas streamowania, więc no nie chciałbym, powiedzmy, pójść w jego ślady, tylko że podczas nagrywania, naprawdę, bo to nie jest nic fajnego. Indie mode, tu mamy Dead Pixels, zróbmy na maksa, żeby nie, żeby chyba było, czy nie będzie, okej, okay, będzie mniej Dead Pixeli. Dodajmy sobie intro Armor Gamesów. O, tu już są te mieczykowe, których mówiłem w poprzednim odcinku, że będą w końcu jakieś mieczykowe. I teraz tak, mamy tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Polepszajmy sobie wygląd tutaj wszystkich dodatków, które mamy w gierce, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Voice acting dodajmy sobie do gierki. O właśnie, dodaliśmy właśnie coś tego typu. Menu background dajemy na maksa. Bonusy też. Gość ma podobny głos do Markiplier. Nie jest to dosłownie taki sam głos i to na pewno nie jest Markiplier, ale dość podobny ma w niektórych sytuacjach. Game quality, game quality. W końcu na tym się skupiłem, żeby kupić sobie game quality. Może będziemy mogli wejść na medium, co by się naprawdę opłaciło. No bo jednak cały czas byliśmy na tym low. Ok, klikamy go. Klikamy go. I możemy wziąć sobie medium jako grafikę. Świetnie. Zobacz, jak teraz wygląda nasza zbrojownia. No, nie ma opcji, żeby to w ogóle przegrać. Bo jak się zastanowię, jak to teraz nam będzie napierniczać, no to to jest po prostu chore. Jak trzymam jeszcze te lasery, let's go. Ogólnie jestem ciekaw, czy ta gra też ma jakieś fale, że trzeba ileś tam fali przejść. Czy ta gra się ogranicza do tego, że trzeba po prostu uzbierać 100% gierki. Nie mam pojęcia. Uhu! Uhu! Okej, upgrade, lecimy upgrade'ować gierkę. Upgrade na maksa weźmiemy, żeby mieć już te wszystkie możliwości. Open speed'a zróbmy sobie na maksa, żeby szybko się nam otwierało. Close speed też niech będzie szybko się zamykał, tak wszystko. Upgrade effect sobie też dodajmy na maksa. I dodajmy sobie, okej, okay, title pick, dodajmy sobie to, żeby było ładnie. Copyright, niech też będzie ładnie wszystko, to jest po prostu taniego, tak? Medal boxy też mogą być na maksa upgrade'owane. I teraz dodajmy sobie coś tutaj, że ładnie wyglądało, to zróbmy sobie ship visual. Niech po prostu na statek lepiej wygląda. No, dawaj, preloaduj się, preloaduj ładnie. Bo nie wiem, czy preloadera nie jest, mam na maksa zrobionego, chyba nie mam. Chyba nie mam, więc trzeba za to się wziąć. I lecimy, bum 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 bum. Wszystko niszczymy tutaj, lasery. Wiecie co jest śmiesznego? Ta gra jest niby fleszówką, ona nie powinna dużo wymagać od komputera, tak? Jednakże w momencie, gdy zaczynam używać laserów, gra po prostu w moim odczuciu zaczyna strasznie wolniej chodzić. Wiem, że nie będzie widać tego na filmik, no bo jednak gra nie jest na takich osiągach, żeby to było widać, ale po prostu myszka mi zaczyna wolniej chodzić, tak odczuwalnie, więc cóż. Zróbmy sobie ogólnie drugie rakiety może. Jak mnie stać. Znaczy na pewno mnie stać, bo jestem bogaty, przynajmniej w tej grze. Upgrade na maksa. I zróbmy sobie jeszcze bomby. Bomby sobie zróbmy, tylko gdzie ona była? Bomb module jest tutaj. Bomb module tutaj, na maksa zróbmy. I tak to te bomby będą naprawdę szybko napierdzielać. Zobaczycie teraz zresztą. Jeszcze zróbmy sobie magnesy, żeby więcej nam pieniędzy zbierały. Okej, okay, kup. Fucking hell. Magnes tutaj, magnes tutaj. Upgrade. Upgrade i teraz zobaczmy sobie, co możemy tutaj zupgrade'ować. Ship visual sobie dodajmy na maksa. Teren na maksa. Po prostu chcę, żeby ta gra wyglądała jakoś, a nie żebyśmy się bawili z jakimiś gwinkami. Szoki dodajmy na maksa, żeby to ładnie też wyglądało już. Rakiety jeszcze ani razu nie zagradowałem, ale już mamy teraz na maksa.
I Particles, dajmy sobie tutaj nasz 3 gwiazdki. Mamy już 60% gry. Więc naprawdę przybustowaliśmy w tym podejściu, raczej w tym odcinku już gierkę strasznie. Wave 17, no teoretycznie poprzednia gierka kończyła się na Wave, którym to był? Który to był Wave? Wave 20. Jak przeszliśmy 20, to był teoretycznie koniec gry. Zobaczcie, jak teraz do nas pieniądze lecą. No, magia, magia, łatwiutko, wszystko nam do nas leci. Nie musimy się już martwić o to, że tych pieniędzy nam dużo przepadnie, tylko praktycznie wszystko idzie nam zebrać, więc jestem z siebie zadowolony, jestem z siebie zadowolony ogólnie z tego ostateczku. Okej, okay. Particles na maksa robimy. Ogólnie zrobimy to od pierwszej strony. Zacznijmy od pierwszej strony, tak, kategorii style na maksa. Bo to są strasznie drogie upgrade'y, więc to jest, poróbmy. Mogą sobie Mogą sobie upgrade'ować game'a, żeby mieć game quality na maksa. To będzie w następnym podejściu. Czyli jak teraz zdobędziemy pieniądze, to muszę pójść po game quality, żeby mieć ładną giereczkę, tak? Żeby mieć na dole quality na maksa. I okej, okay, spacja, Ahmed, detonuj, napierdzielaj i zbieramy pieniążki. I bomba, let's go, czyścimy. Ja już nie wiem, czy ja w ogóle bym potrzebował czegoś innego niż te bomby. Jestem święcie przekonany, że jakbym zostawił sobie te pioruny i powiedzmy ten karabin, niech na środku będzie. To proszę tak, statek, pioruny, rakiety i bomby oraz magnesy i te naboki. Czyli po prostu bym usunął wszystkie te lasery, karabiny i tak dalej, to zdecydowanie by to się już dało wygrać. Okej, okay, teraz gdzie jest game quality? Mamy tutaj na maksa już. Dodajmy sobie, tak jak mówię, teraz z pierwszej strony będę robił na maksa, czyli title style, tak to było chyba. Okej, teraz najmniej wydam na title FX, więc tutaj teraz będziemy mieli go na maksa, więc sobie go po prostu ogarnę. Lecimy, wave 19. Ustawiam sobie maksymalną grafikę, jaka nam oferuje nasza gierka. Teraz uwaga, bomba leci, czyść. Czyść. Ogólnie jestem ciekaw, czy jedynie zwiększyliśmy jakby szybkość ładowania bomby, czy jednak przez to ustawienie, że mamy więcej tych bomb, mamy jakoś większy damage. Naprawdę mnie to ciekawi. Okej, okay, jeszcze jedna bomba. Bo jeżeli jest zwiększony damage, no to zdecydowanie dobrze postąpiłem, żeby to zbudować. Jeżeli tylko szybciej się ładuje. A nie, increase bomb bar, okej, okay, to tylko szybciej po prostu się ładuje. No nic, okej, okay. Title FX poszedł na maksa. I ogólnie teraz upgrade'ujemy coś tańszego, bo chcę, żeby było ładnie wszystko wyglądało. Ale żebym mógł po prostu mniej wydać pieniędzy niż te w cholerę hajs, tak? To ja awatarce zrobimy prawie na maksa, bo no jednak jest drogi. Hood title zrobimy za to, że ładny. Avatar border sobie zrobimy. Progress bar sobie ulepszymy. Moja płeć sobie też weźmiemy, żeby było, że jestem facetem, a nie kobietką. Wiecie, no, nie to, że jakoś faworyzuję facetów czy coś, ale po prostu, że było. Jego nie chcę znaleźć mój awatar. O, mamy mój awatar. Nice! W sumie on też wygląda trochę jak taki tworzony Markiplier. Patrzcie, wygolone włosy czerwone. Markiplier! Zdecydowanie Markiplier, a tutaj też nie wiem, kto może być. Play game, lecimy do gierki. Jestem ciekaw, jak będzie teraz wyglądało, w momencie, gdy mamy wszystko tak ładnie poupgrade'owane. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, ale chociaż mamy nasz awatarek i ładniejszy radar teoretycznie. Chociaż nie widzę zbytnio różnicy na radarze. Upgrade'owałem awatara, go nie widzę różnicy. Okej, okay, bang, zbieramy nam pieniążki. Zobaczcie, jak teraz szybko nam lecą te pieniądze. Dosłownie w chwilę zdobyliśmy, no, po jednym wyczyszczeniu zdobyliśmy 15 tysięcy, po drugim zdobyliśmy no już mniej, bo jednak jest mniej przeciwników, ale 20 tysięcy po jednym ruchu. Wow, nawet teraz nasz awatar zaczyna mówić, więc świetnie. Awatar na max teraz powiedział, to może to będzie już w ogóle twarz Markiplayera, chociaż nie oszukujmy się, tak nie będzie. Lećmy na trzecią stronę, żeby zrobić sobie logo na maxa i będziemy mieli przynajmniej całą stronę zrobioną w 100%. Teraz wygląd poupgrade'ujemy, żeby było wszystko, żeby to wszystko wyglądało po prostu jak należy, a nie jak jakaś kupa. Let's go. Magnety niestety wyglądają. Aerofolia, cokolwiek to jest. I boostersy zupgrade'owane. Czyli mamy już dwie strony na maksa zrobione. I fix more games, ok? Może nam się uda nawet zrobić trzy strony, tak? To będą trzy czy cztery strony, bo już się popierdziłem. Weather zrobiliśmy na maksa.
Indie Mode zrobiliśmy sobie, zakupiliśmy. Just upgrade, okej. Just upgrade, sobie po prostu just upgrade'nąłem coś, cokolwiek to było. Zobaczcie, jak teraz ładnie to wszystko wygląda, te części naszego samolotu. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała bomba teraz, bo może być, jak będzie. O, teraz już nie mam Markiplier, teraz już Markiplier nie jest naszym awatarem. Uwaga, bomba, no nie wygląda zupełnie inaczej. No myślałem, że bomba nam tutaj się trochę zmieni z wyglądem, niestety tak ta gra nie jest aż dopracowana, żeby zmienić najwyraźniej wygląd wystrzeliwanej bomby. Chociaż może po prostu czegoś nie zobaczyłem w upgrade'ach. Może czegoś w upgrade'ach nie zobaczyłem i przez to nie mam lepszego wyglądu tego. W każdym razie chcę zrobić sobie ową stronę na maksa, żeby być już takim spełnionym, że będziemy mieli trzy strony na maksa. Shaky cam zrobimy na maksa. Czy możliwe, że jak będę się ruszał, to będzie jakoś kamerka się ruszała, czy jak będą się wszystko, jak będzie wszystko wybuchać. Mamy trzy strony na maksa. Kupię sobie teraz full screen, który nam się tak nie przyda, bo go nie użyję. Hood button sobie dodamy na maksa. Mute SFX dodamy sobie na maksa. Mute music dodamy sobie na maksa. Hood border nie dodamy, 5 godzin nam zabrakło, żeby mieć na maksa hood border. Niestety. Ale teraz już wystarczy nam. Znaczy, jak teraz wygramy, to najprawdopodobniej skończy się to tym, że będziemy mieli do upgrade'u może jeszcze 3-4 opcje, jak mi się wydaje na oko. Jak 3-4 opcje będą już potrzebne. Zobaczcie, jak to się dzieje. Jak teraz rozpierniczamy silników, to po prostu cały ekran się trzęsie, jakby dostawał jakiejś palpitacji. Ale to jest aż chore, bo nie dość, że mi ja się ruszam na boki, to jeszcze wszystko mi się trzęsie i ja zaraz się czuję, że nie no, bez przesady. Bez przesady oczywiście. Hood border na maksa. I teraz mamy już tylko pierwszą stronę, tak? Do upgrade'u. Tylko pierwsza strona, więc zrobimy sobie background style, żeby jakoś to żeby ten background ładnie wyglądał. Teraz politeness damy, czyli po prostu ogólnie, że jak powiem, chyba przetłumaczę na schludność, czystotę, prostotę, coś tego typu. I lecimy w go. I najprawdopodobniej to będzie ostatnie podejście, które będziemy musieli zrobić. Bo wszystko już odblokowaliśmy, znaczy odblokujemy w momencie, gdy zdobędziemy te pieniądze tutaj. Nie wierzę w to, że po prostu mi nie wystarczy pieniędzy po tej po tym podejściu, więc uwaga, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Kolejna bomba, niech leci, żeby nam tutaj wszystko wyczyścić. Let's go, let's go, mamy 30 tysięcy i zdobyliśmy jeszcze dodatkowe tutaj tysiące, 35 tysięcy. To nam wystarczy, żeby zupgrade'ować wszystko w naszym menu. Uwaga, politeness jest zrobione na maksa. Info style jest zrobione na maksa. Button style jest zrobione na maksa, czyli mamy wszystko w 100% zrobione. Tak jest. Czyli co teraz? Co teraz mamy zrobić? Czy mamy coś w main menu w takim razie? Odblokowanego? Chyba nic nie ma, ale mamy progres gry na maksa, więc po prostu przejdźmy sobie jeszcze jedną falę. Może po tej fali coś się nam pojawi. 24 fala. Okej, okej. Let's go. Dojadę do... Jest boss! Czyli dobrze myślałem, że to jeszcze nie będzie koniec, że jednak coś jeszcze na nas będzie czekało. Kurna, jakiś Transformers z wielką czachą. Dawaj, niszczmy go. Niszczmy go. Stateczku, musimy niszczyć bombami na pierniczej. Na pierniczej bombami, bo nie wiadomo, czego zniszczymy. Czy nie będziemy musieli jeszcze więcej trochę tutaj i temu. Czemu ja w ogóle nie nawalę z laserów? Jestem idiotą. Dawaj, dawaj, laserem go z bomby. Napierniczać. Nie możemy z nim przegrać. Let's go! Jest, tą bombą go zniszczysz! Nie zniszczymy go. Nie zniszczymy go w tym podejściu i trzeba się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czego potrzebujemy, aby go zniszczyć? Okej. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby dodanie większej ilości rakiet, więc tak, 2, 3, 4. Dodam je tutaj z przodu, więc to może być głupie. To może być głupi pomysł, zrobiłem jedną kratkę za dużo. Ale ja mam tutaj wszystko zaplanowane, okej. Tutaj bomby. Upgrade na maksa, dobrze, to wszystko jest dość tanie. Teraz tak, tyk, 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 tyk. Zróbmy sobie w ten sposób. I przez to możemy zrobić sobie coś takiego. Tutaj laser, czyli w sumie za dużo zrobiłem. Co zrobiłem, zrobiłem za dużo. To chodziło mi o coś takiego, żeby zrobić. I teraz tak. Jeden bomb moduł. Zabiedujmy go. Tutaj laser. To znaczy lightning, to są pioruny bardziej.
Bomb module tutaj. Lasery. Okej. Upgrade. Upgrade. Kupiłem kolejne pole bez sensu. Poczekajcie, ja to jeszcze jakoś rozkminię, żeby to ładnie wyglądało. Poczekajcie. Dodajmy sobie jeszcze jeden laser tutaj. Oraz patrzcie, bo tutaj mamy jedną więcej, więc robimy sobie jeszcze tak. O! Robimy sobie tak. Tutaj lightning. Tu lightning. Będzie mi po prostu statek nie do przejścia, nie do przejścia będzie. I dodajmy sobie tutaj, nie, bomby już nie, lasery sobie dodajmy. Mi się wydaje, że te bomby już tam się nie przydadzą bardziej, bo chyba szybciej nie może lecieć pasek. I zobaczymy, tym ustawieniem zdecydowanie go zniszczymy, zobaczycie. Patrzcie, po prostu robię laser naprzód, żeby napierniczał w górę. No zobaczcie, bomba szybciej nie leci, więc nie opłaca się nam więcej bomb modulów robić. I leci bomba. Napierdzielaj w to, szybko, wszystkim czym masz. Czym masz, bomba. Bomba musi być już załadowana, lecimy. Nie no, nie niszczymy go, cholera jasna, my go nie niszczymy. Jakim cudem go jeszcze nie możemy zniszczyć, czyli to jeszcze nie jest etap, który nam pozwoli trochę wygrać. Albo jednak jest, czyli mamy zniszczonego bossa, zrobiliśmy nawet 500 000 po prostu przez zniszczenie go. Jeszcze walę sobie po prostu fanfarę szczęścia z laserków. I what an ending, yeah, I love this ending last time. So many upgrades, my brain is whipping. This disappointment is palpable. Patience is totally a virtue. I mamy wszystko, i to mamy the end. My favorite part was the bit with the upgrades. Paulo Coelho. No i to jest wszystko z drugiej części Upgrade Complete. Czytałem już komentarze pod pierwszym odcinkiem, że trzecia część podobno będzie najlepszą częścią z tych wszystkich i że muszę ją koniecznie nagrać, więc jutro wejdzie nam odcinek z Upgrade Complete trójki. Ja się zamierzam do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapomnijcie rzucić łapki w górę. Jeżeli jesteście nowi, to nie, zasubskrybujcie. Zasubskrybujcie kanał. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko, peace, yo!